Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jak po samym tytule widzicie, dzisiaj do was przychodzę z unboxingiem. Będę otwierała tę oto paczkę. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki zamówiłam z Allegro, to zapraszam was dalej do oglądania. Nie otwierałam tej paczki, także będę robiła to na żywo. Przygotowałam się, ponieważ wzięłam sobie nożyczki. Zazwyczaj otwierałam paczki, nie wiem, długopisem, rękami, no, dłońmi. W każdym razie nie byłam przygotowana tak, jak powinnam. Teraz jestem, nie chcę sobie zrobić krzywdy, a wiem, że gdybym wzięła długopis, to pewnie by mi zjechał, a jestem ubrana w sukienkę, bo po pracy jadę na imprezę, z pracy, no mniejsza z tym. W każdym razie muszę dobrze wyglądać, także biorę się za otwieranie i będę do was mówiła, żeby to nie było nudne, ponieważ mam tak ustawioną kamerę, że nie widzicie, co robię, a dziwnie byłoby mi tak ciąć, wiecie, no to byłoby też niebezpieczne, a nie chcę tutaj promować jakichś niebezpiecznych rzeczy, także także będę do was mówiła, może nie będę patrzała w obiektyw. Ja chyba jeszcze nigdy nie zamawiałam książek z Allegro. Czekajcie, o. I to chyba jest pierwszy raz. Powiem wam, że książki zamówiłam w niedzielę wieczorem, więc dość późno, a paczkę do odbioru miałam już we wtorek rano, także no, przesyłka naprawdę była mega szybka. Dodatkowo powiem wam, że zamawiałam książki od Adama Skonta i Adam ma w ogóle Allegro Smart, więc jeżeli przekroczy się kwotę 40 zł, to wtedy przesyłka jest darmowa. Także, no wiecie, mieć kasę na kolejne książki. Okej, to odkładam. Otwieramy dalej. Także może książek nie ma jakoś oszałamiająco dużo, ale są. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Uhu! Okej, okay. Ostatnia taśma przecięta. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, odłożę nożyczki, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo ja jestem naprawdę zdolna. Także paczka otwarta. Lata wszystko i książki są tutaj pochowane. Także otwieram i pierwsza książka na samej górze, którą mam. To jest książka, na którą czaiłam się już od dłuższego czasu. Jeszcze planuję sobie kupić nie mogę się wysłowić. Od nowa. Planuję sobie jeszcze zakupić bestiariusz. A tak, mitologia słowiańska. Jest to przepiękne wydanie właśnie dotyczące mitologii, która jest tak chyba nam najmniej znana, ponieważ w szkole uczymy się greckiej, gdzieś tam liźniemy rzymską. No ogólnie wiecie, o tej słowiańskiej wie się najmniej. Na szczęście teraz jest taki, nie chciałabym powiedzieć hype, ale bardzo dużo książek powstaje właśnie z motywem słowiańskim, co mnie niezmiernie cieszy. Bardzo dużo jakichś domów kultury organizuje wydarzenia związane z wierzeniami Słowian, także po prostu, no, mnie to bardzo cieszy, bo uważam, że jest to coś, co powinniśmy znać. Także zamówiłam sobie właśnie mitologię słowiańską Jakuba Bobrowskiego, Mateusza Wrony, no i tu są w środku ilustracje Magdaleny Bofito. Oj, ta książka jest tak przepięknie wydana, zobaczcie, tutaj są te ilustracje takie, wiecie, już nadające klimat w ogóle. Przepiękne. O, papier jest tak, tak wspaniały w dotyku, nie umiałam znaleźć słowa, ale to jest po prostu magia, jak ta książka jest wydana. Ja jestem zachwycona. Gdybyście w ogóle byli zainteresowani którąś z tych książek, to na dole w opisie zostawię linki, żebyście nie musieli szukać. Ale po prostu, ale się jaram. W ogóle zobaczcie tytułową stronę. Zobaczcie to. Przepiękna jest ta książka, w ogóle dojechała do mnie, dotarła do mnie w stanie idealnym, także tak się cieszę, że ją mam, ale ekstra, no dobra, dobra, nie skupiam się tylko na jednej książce, także jak sam tytuł wskazuje, mamy tutaj mitologię słowiańską, nie jest to gruba książka, jest ona dość cienka, ale wydanie tej książki to jest po prostu mistrzostwo. Nie wiem, gdzie odkładać te książki, może... Może być? Może być. Potem tak czy siak będę to przenosiła. Drugą książką, którą tutaj mam, jest to książka Immortaliści Chloe Benjamin. I muszę wam powiedzieć, że bardziej podoba mi się ta oryginalna okładka niż ta, ale no wiecie, no nie kupuje się książki ze względu na ładną okładkę, tylko na to, co ma w środku. Więc już wam czytam, o czym w ogóle ta książka jest. Tutaj sam podtytuł już troszeczkę wskazuje nam, czego możemy się w środku spodziewać. A mianowicie, immortaliści, jak przeżyłbyś swoje życie, gdybyś wiedział, kiedy umrzesz. Zjawiskowa powieść o tym, jak cienka jest granica między wyborem a przeznaczeniem. Ja szczerze wam powiem, że nie chciałabym chyba wiedzieć, kiedy umrę. Pamiętam takie powiedzenie, że jedyne, co
jest pewne w życiu, to właśnie to, że każdego z nas czeka jakiś koniec. No, to tak mało optymistycznie zabrzmiało, ale tak jest. W każdym razie przeczytam wam opis, bo teraz to jest takie bardziej zagadkowe, a może wam naświetlę całą tę historię. Nowy Jork, lato 1969. Po Manhattanie krążą plotki o tajemniczej kobiecie, wędrownej wróżbitce, która potrafi przepowiedzieć dzień śmierci każdego człowieka. Czwórka rodzeństwa Goldów wymyka się z domu, żeby poznać swoją przyszłość. Nie mają świadomości, że wizyta u cyganki na zawsze odmieni ich życie. 16-letni Simon ucieknie do San Francisco, by szukać tam spełnienia swojej seksualności. Bujająca w obłokach Clara zostanie iluzjonistką. Starszy z braci Daniel będzie szukał stabilizacji jako lekarz wojskowy po atakach na World Trade Center. Najstarsza z rodzeństwa Varia poświęci się badaniom nad długowiecznością, by odkryć sekret nieśmiertelności. Porusza i zapada w pamięć Karen Joy Flower. Nie wiem, czy dużo zdradziłam, czy nie, czy to właściwie jest taki bardziej clickbait. Nie mam pojęcia, bo no, dopiero tę książkę zamówiłam, nie czytałam, tylko czytałam opis, ale widzę też, że książka jest super wydana, bo ma taki szary papier, nie biały. Są skrzydełka, można sobie przeczytać o autorce i w ogóle jak sobie rozłożycie tę okładkę, to ona tworzy te budynki. O, nie wiem, czy mnie widzicie, ale tak, tworzą się budynki, które sugerują nam, że akcja rzeczywiście rozgrywa się na Manhattanie, bo tak mi się te akurat budynki kojarzą i przypuszczam, że tutaj jest czwórka rodzeństwa. A, jaram się. Dobra, odkładam. Jak po każdej książce będę mówiła jaram się, to znaczy, że po prostu już płonę. Dobra, okej. Okay. Kolejna książka jest to książka Fiodora Dostojewskiego, Zbrodnia i kara. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Tutaj gdzieś tam z tyłu mam inną książkę. Tutaj jest akurat Buchakow, Mistrz i Małgorzata. I chciałam mieć jeszcze jedną książkę z tego właśnie samego wydania, jak tylko zobaczyłam, że jest na Allegro, to mówię sobie jej! Także otwieram. Nie wiem, dlaczego ta akurat jest w folii, a reszta nie. Nie mam pojęcia. Tutaj chyba nie muszę przedstawiać opisu ani mówić, o czym jest książka, bo no jest to lektura, jak dobrze pamiętam, tak, Zbrodnia i kara jest lekturą w liceum. Tak, tak, to pamiętam, że przed maturą to przerabialiśmy. Ja czytałam Zbrodnię i karę właśnie jako lekturę, ale no czytałam ją tak, że była to lektura i musiałam ją przeczytać, więc chciałabym sobie przeczytać tę książkę jeszcze raz na spokojnie, bez pośpiechu, bez narzucania mi tego, że będę to przerabiała na lekcji języka polskiego. Także na pewno po tę książkę sięgnę, a one są przepięknie wydane, zresztą to jest tylko obwoluta. I jak sobie ściągnę obwolutę, to książka prezentuje się tak. Zdecydowanie bardziej podoba mi się, kiedy ta obwoluta jest ubrana. Nałożona. A w środku możecie sobie zobaczyć, jak przepięknie ta książka jest też wydana. Ja chyba będę się tutaj najbardziej zachwycała wydaniami, ale no, poruszyłam kamerką, przepraszam. No ale w każdym razie to, co widzę na pierwszy rzut, to właśnie to, jak książka jest wydana. Ubieram ją z powrotem, bo bardziej mi się podoba, jak jest ubrana. I odkładam na półkę. Dzisiaj zajmie zaszczytne miejsce. Chyba na mojej ostatnio ulubionej półeczce, ponieważ jest to ta. Tutaj są praktycznie same klasyki. I to są książki, które ostatnio namiętnie czytam i sprawiają mi one ogromną radość. Oczywiście nie wspominając o tamtych półkach. Tamtych dwóch. Ale z takimi różnymi pozycjami to ta jest chyba ulubioną. Chociaż wszystkie lubię. Wszystkie. Okej, odkładam. O, jak to się pięknie teraz prezentuje, zobaczcie. Zostały jeszcze dwie książki. Tak jak już wam wspominałam, nie ma tych książek jakoś wybitnie dużo. Czekajcie, bo teraz trochę poszeleszczę. Wydaje mi się, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie, ponieważ mamy tutaj mitologię słowiańską, mamy tutaj coś z klasyki literatury, tutaj jest nowość, bestseller New York Timesa i trudno mi jest to zakwalifikować, czy to będzie bardziej fantastyka, czy to będzie bardziej obyczajówka. Nie wiem, nie zagłębiałam się, jakim gatunkiem są immortaliści Chloe Benjamin. Jak przeczytam, to będę wiedziała, ale teraz, no nie wiem, po tym opisie w sumie nic więcej nie jest mi podane. Okej, zostały mi dwie książki i one też są inne, jeżeli chodzi o gatunek. Także czwartą książką, którą zamówiłam, jest to książka, o jak przepięknie wydana, Słodkie i gorzkie migdały i teraz muszę się skupić, żeby przeczytać imię i nazwisko autorki, może tutaj będzie wyraźnie. Alice Velmorbida. Może gdzieś znajdę
jak czyta się imię i nazwisko autorki, także żeby nie było jakiegoś przypału, czekajcie. Także mamy tutaj książkę Słodkie i gorzkie migdały Alice Melmorbida. Ja w ogóle o tej książce nie słyszałam. Ona mi się pojawiła w polecanych, wiecie, jak zamawiacie coś na Allegro, to na dole produkty, które mogą ci się spodobać, które mogą ci się przydać na podstawie tego, co przeglądaliście. I ja jakoś tak trafiłam na tę książkę, bo spodobała mi się okładka, wiecie, tutaj jakaś dziewczyna, w te w ogóle jakieś tło historyczne, więc ja już jestem kupiona na maksa. W ogóle tutaj rude włosy. I tak mówię sobie, ciekawe. Zaczęłam właśnie szukać opisu i też jaką ma ocenę ta książka, zauważyłam, że jest ona dość wysoka. No i na stronie tytułowej mamy krótkie nakreślenie tego, co znajdziemy w środku. Urzekający portret kobiety gotowej poświęcić wszystko, by zapewnić rodzinie bezpieczeństwo w niespokojnych czasach. Także jak ja już przeczytałam, że główną bohaterką jest tutaj kobieta, która musi poświęcić wiele, ponieważ żyje ona w niespokojnych czasach, to już wiedziałam, że jest to powieść, która na pewno będzie pasowała do mojego gustu czytelniczego. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, kiedy zacznę czytać, ale inspirująca opowieść o małżeństwie, macierzyństwie, wojnie i lojalności. Włochy, 1923 rok. 25-letnia Maria Vittoria mieszka w niewielkiej górskiej wiosce. Gdy ojciec przyprowadza do domu mężczyznę, który ma zostać jej mężem, Maria zabiera ze sobą własnoręcznie haftowaną pościel i figurkę Madonny z gór i wyrusza z nieznajomym, żeby stworzyć z nim rodzinę. Przyszłość okaże się jednak zupełnie inna od wyobrażeń. Słodkie i gorzkie migdały to opowieść o kolejnych dekadach życia Marii Vittorii, przeprowadzce do małego miasteczka, narodzinach dzieci, a także dramatycznej walce o przetrwanie w ciężkich czasach pod rządami Mussoliniego, gdy opowiedzenie się po niewłaściwej stronie mogło kosztować życie. Dzieci dorastają, małżeństwo przechodzi kryzys, ale Maria stara się nie tracić wiary w siłę miłości rodziny, aż pewnego dnia podejmuje decyzję, która zaważy na życiu najbliższych. Ja ostatnio czytam sporo klasyki, ale kiedy przeczytałam, że w tej książce mamy temat taki jak rodzina, jakiś wątek historyczny, w tym przypadku akurat II wojna światowa, to wiedziałam, że jest to historia, która prawdopodobnie przypadnie mi do gustu. Jeszcze wam nie polecam na 100%, ponieważ jak przeczytam tę książkę, to dopiero wam opowiem coś o niej więcej, czy to, co jest napisane z tyłu, to prawda i powinniście przeczytać tę książkę, ponieważ jest tego tutaj więcej, czy opis tak naprawdę w ogóle nie zgadza się z fabułą książki. No o tym będę musiała przekonać się sama, ale najpierw muszę to przeczytać. Czekajcie, bo strasznie słońce teraz świeci. Nie wiem, co się dzieje dzisiaj z tą pogodą. Why? Nie lubię mówić na temat pogody, bo podobno jak człowiek mówi o pogodzie, to nie ma o czym mówić. Uważam, że jest cała masa tematów, na które moglibyśmy sobie porozmawiać. Na przykład o książkach, które tutaj są, ale zdecydowanie przypuszczam, że ten film będzie raz prześwietlony, raz niedoświetlony. O, właśnie. O tym mówię. W środku mamy skrzydełko, mamy tutaj na przykład autorkę, Alice Melmorbida. Teraz już umiem przeczytać. I mamy tutaj książki, które również zostały wydane, także no, powiem wam, że zapowiada się ciekawie i historia rozpoczyna się w 1923 roku. Chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że już chciałabym usiąść i zacząć to czytać zamiast jechać do pracy. Chociaż kocham moją pracę, już wam kiedyś o tym mówiłam. Dobra, okej, także odkładam, ale przepięknie to już wygląda. I przejdę teraz do ostatniej książki. I jest to akurat drugi tom, jest to kontynuacja. Tutaj mi się troszkę zakurzyło, jak tak wycinałam. A mianowicie jest to książka Mary E. Pearson, Zdradzieckie serce. Pierwszy tom, czekajcie, bo gdzieś tutaj jest. Czekajcie. Pierwszy tom tej serii to Fałszywy pocałunek. O, tak się prezentują obie części. Ja nie miałam drugiej części, więc stwierdziłam, że sobie zamówię. Nie wiem, czy mogę czytać opis tej książki, bo może być tak, że w opisie drugiego tomu jest spoiler do pierwszego tomu i ktoś, podobnie jak ja na przykład, nie czytał pierwszego tomu. Nie czytałam, słuchajcie, zamówiłam drugi tom, nie czytałam z pierwszego, no ale to już wiecie. To już są bolączki książkoholików. Czy ja właśnie sobie przesunęłam włosa książką? Serio? W każdym razie proponuję, że przeczytam, o czym jest tom pierwszy, no a drugi to może tylko będę pokazywała. Księżniczka Lia jest pierwszą córką domu Moringhanów, królestwa przesiąkniętego tradycją, poczuciem obowiązku i opowieściami o minionym świecie. W dniu swojego ślubu ucieka, uchylając się od swej roli. Pragnie wyjść za mąż z miłości, a nie w celu zapewnienia sojuszu politycznego. Ścigana przez licznych łowców, znajduje schronienie w odległej wsi, gdzie rozpoczyna nowe życie. Gdy do wioski przybywa dwóch przystojnych nieznajomych,
trzech w Lee rozbudza się nadzieja. Nie wie, że jeden z nich jest odtrąconym księciem, a drugi to zabójca, który ma ją zamordować. Wszędzie czai się podstęp. Lia jest bliska odkrycia niebezpiecznych tajemnic i jednocześnie odkrywa, że się zakochała. Także wydaje mi się, że będzie to taki typowy romans z wątkami może fantastycznymi, chociaż nie wiem. Na to wskazuje w ogóle okładka. Jeżeli chodzi o okładkę, to ja jestem jakoś tak średnio do nich przekonana. To znaczy, one nie są złe, ale gdybym widziała te książki tak postawione, to tak... No, ale ja ten pierwszy tom pożyczyłam mojej sąsiadce, która namiętnie czyta moje książki i przeczytała chyba całą moją biblioteczkę, tak? Ja nawet chyba 1/4 nie przeczytałam, a ona przeczytała wszystkie i powiedziała: Agnieszka, ta książka ci się naprawdę spodoba, to jest coś, co lubimy najbardziej, a mamy bardzo podobny gust, jeżeli chodzi o książki, które nam się podobają, także ufam jej. Powiedziała, że jeżeli będę miała drugi tom, no to ona z miłą chęcią sobie pożyczy i przeczyta, jak to wszystko dalej się potoczyło. Ja muszę wam powiedzieć, że już po samym w ogóle opisie, bo no wiecie, okładka mnie zachwyciła, ale po samym opisie gdzieś tutaj mamy księżniczkę, która nie chce wyjść za mąż ze względów politycznych, szuka ona miłości, jest łowca, jest książę, który nie jest księciem, ona ucieka i wiecie, będzie, przepraszam, przesuwam was, będzie tutaj trochę tak niebezpiecznie, będzie romantycznie, jest to księżniczka, nie dzieje się to współcześnie, także no... Już widzicie na tym kanale, że pojawiają się takie, a nie inne książki, także ja jestem bardzo ciekawa w ogóle tych historii, ale muszę wam powiedzieć, że grzbiety tych książek prezentują się całkiem. Ja też widziałam na BookTubie właśnie recenzję pierwszego tomu i wtedy już coś czułam, że to będzie to. To będzie coś, co mi się spodoba. Odłożę je tutaj, ładnie się to prezentuje. No i tutaj są jeszcze nożyczki, ale... Karton jest pusty. Dobra, to wszystko, karton już jest pusty, więcej książek nie mam, także koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy o którejś z tych książek chcielibyście coś więcej usłyszeć, czy chcielibyście recenzję wszystkich, czy może jedna konkretnie was interesuje, czy może już wcześniej słyszeliście o tych książkach, albo je czytaliście, czy są to dla was nowości, no może poza Zbrodnią i Karą, bo wydaje mi się, że o tej książce chyba wszyscy słyszeli. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie, żebym opowiedziała o którejś z tych książek, która jest waszym faworytem, która was zaciekawiła. Piszcie komentarze, pogadamy sobie w komentarzach, ja zawsze lubię je czytać i na nie odpisywać. Także już nie przedłużam, dziękuję wam najmocniej za uwagę, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, pa pa!